Bernadetko, to teraz o temacie, który miał być głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania i w tej sprawie mieliśmy się spotkać i poklachać, bo Bernadeta Kowalsko wpadła na nowy pomysł, dotyczy on dokładnie Twojej działalności społecznej i ten pomysł teraz nazywał się jak? Pod tytułem Stowarzyszenie dla Was. Dla Was. O, fajnie się to wszystko nazywa, ale to stowarzyszenie od razu wyszło z inicjatywą i z projektem. Tak, dokładnie tak. Jest to projekt o tytule Powróćmy jak za dawnych lat z piosenką. Oczywiście Gala Silver 2021. Czyli to jeszcze wszystko w tym roku. To jeszcze wszystko w tym roku. A jak gala, to chyba coś konkursowego się z tego tak, zrobi. Dokładnie tak. Oczywiście nasz projekt ma na celu integrację muzyczną środowiska osób z terenu całego województwa śląskiego, a integracja będzie polegać na przeprowadzeniu eliminacji, czyli przeglądów zdolności wokalnych wśród osób w wieku emerytalnym, więc nie możesz się zapisać. No dobra już. A jakby tak niechcący na emeryturę się zapisał w międzyczasie, to co? Jeżeli ci niechcący tak się uda zapisać, to mogę. Okej. Masz drogę od. Okej. Jak to wszystko będzie wyglądało po kolei? Oczywiście pierwsze eliminacje będą, inaczej powiem, będą dwie eliminacje. Mhm. Pierwsze eliminacje odbędą się w Świetlańcu. Mhm. Będzie to oczywiście restauracja Villa Park. Mhm. A w przypadku drugich eliminacji będzie to Rudziniec, czyli restauracja Leśna Perła, która też jest nam bardzo zaprzyjaźniona i myślę, że znają ją ludzie i kochają tam być. Będą też wspaniali ludzie, którzy będą tego wszystkiego no pilnować. Tak, bo jak są czyli eliminacje? I jury. O, dokładnie tak. A kto w jury zasiądzie? Będą same osobistości. Jedną z osobistości oczywiście będzie Grzesiu Poloczek, kabareciarz, wokalista, autor wielu tekstów do piosenek, no i oczywiście też społecznik, bo nie ukrywajmy, że Grzesiu też jest otwarty na wszystkie inicjatywy społeczne, charytatywne. Oczywiście drugim wspaniałym, że tak powiem, przedstawicielem jury będzie Marian Chrobok. Jest to wieloletni solista zespołu pieśni Tańca Śląsk, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno-aktorskim i już teraz też pedagog nauki śpiewu. Tak. Także możesz już się zapisać. Tak. Okej, dobra, ale to mamy dwóch panów i ktoś ich będzie musiał pogodzić na pewno. No oczywiście ja będę cała szefowa zamieszania. Tak, także jury właśnie będzie trzyosobowe. W składzie trzyosobowe. Poloczek, Chrobok i Kowalska. Tak. Czyli wy ja będziecie... myślę, że tych panów będę mogła zawsze pogodzić. Wy będziecie taki śląski idol. Można to tak nazwać, jak chcecie, ale... Śląski idol senior. Dokładnie tak. Okej. Okay. Planujecie być takim ostrym jury, czy jednak już zdecydowanie... No właśnie tutaj, jeżeli chodzi o wokal, że tak powiem, o wszystko to, co można nazwać dobrym wokalem, wykonaniem, to myślę, że to będzie w rękach właśnie naszego absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach, czyli naszego przyjaciela Mariana Chroboka. Był to wieloletni solista zespołu pieśni tańca, tak jak powiedziałam wcześniej. Myślę, że od strony takiej wykonania artystycznej, zainteresowania właśnie swoją publiczność, to właśnie będzie Grzesiu Poloczek od oddania tekstu, wyrazu, wykonania utworu i tak dalej. A ja myślę, że tych dwóch panów będę godzić. A, bo właśnie obawiam się, że powiesz, że będziesz taką czarną mambą jak w Tańcu z Gwiazdami, że nie, o, nie będzie dziesiątek, minus dwa, siadaj. Okej, okay, dobra. Postaramy się, żeby nie, słuchajcie, chodzi o to, żeby po prostu być razem. Zintegrować się, dużo zabawy dobrej. Tak, dużo dobrej zabawy. Myślę, że to jest taki główny cel tego projektu i właśnie w takim składzie i z Wami, kochani, naszymi już tutaj pierwszymi, którzy się zgłoszą na te eliminacje. Wszystko to oczywiście będzie można śledzić. No właśnie, w internetach. Tak. O to, że chciał Ciebie zapytać, tak. Czyli na Facebook. Naszych profilach. Tak, Facebook szlagierowo.pl, tak. Strona szlagierowo.pl, u Bernadety na Facebooku oczywiście też tak. Będzie szło to pośledzić. Oczywiście Radio Fest. No. No i myślę, że wszędzie będzie dużo informacji, czyli wystarczy tylko wybrać utwór, zgłosić swoje, że tak powiem, udział. Tak. Udział i już będziemy się wspólnie dobrze bawić. Stowarzyszenie dla Was, bo to właśnie jest dla Was.
No to moi Rostomili IO może nie zaśpiewą, ale bardzo chętnie się tam pojawia, posłucham, zobaczę, zrobię jakiś wywiadzik, ale też będziemy was bardzo chętnie o tym informować, kiedy, kaj, po co, na co, no i na pewno też pokażemy sylwetki tych właśnie, którzy się zgłosili. Bernardko, wielkie dzięki ci za przyjęcie naszego zaproszenia, no już teraz trzymaj kciuki za ten projekt, a my widzimy się za chwilę. Bernardko, dużo dobrej zabawy, dużo humoru, dużo tego wszystkiego, co jest właśnie potrzebne w towarzyszeniu dla was i w takim fajnej inicjatywie. No ale o jakich utworach my cały czas teraz gadamy? O jakiej muzyce? Tak. Co będzie trzeba zaśpiewać? Ja myślę, że to jest muzyka, którą podejrzewam, gdybym tobie teraz zanuciła. Nie odpowiem. Melodię odpowiesz na pewno. Aha. To są utwory, które zostają na zawsze. Jeżeli ty byłeś za młody, żeby je poznać, jak one zaistniały, to na pewno słuchali tych utworów twoi rodzice albo i słuchają te do tej pory i śpiewają. Bo to właśnie chodzi o Powróćmy jak za dawnych lat z piosenką, czyli lata 60., 70. Zielone wzgórza, kormorany. Tak naprawdę no, piosenki, które po prostu zostały z nami na zawsze. Tutaj też właśnie muszę powiedzieć, że wszystkie aranżacje i cały ten podkład, że tak powiem, muzyczny, żeby mógł ten projekt być przeprowadzony, wystartować, że to wszystko jeszcze nam przygotował właśnie Jurek. To jest jego praca tutaj i pamiętam, jak przeżywał to, że no, jak pan wybierze, to ma inną tonację niż pani. I pamiętam te nasze rozmowy właśnie, jak on aranżował to, żeby dogodnie, tonacyjnie dla każdego spasowało. Także moi kochani, bądźcie razem z nami. Czyli rozumiem, że jeszcze tej szlagierowej piosenki też tam nie braknie. Nie, nie braknie, bo to też taka niespodzianka, będzie taka mała rodzynka. Będą bodajże 3 utwory z mojego repertuaru i to też będzie można zaśpiewać. A ja będę się bardzo cieszyć i będę kibicować, żeby Grzesiu i Marian po prostu ocenili, jak trzeba.